Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, nietypowy odcinek odkurzonych czołgów, ponieważ to jest czołg właściwie nowy, tak? Natomiast w serii odkurzone czołgi przedstawiam raczej te, które były z nami, powiedzmy, może nie tyle od początku samej gry, co bardzo, bardzo szybko gdzieś tam do WOTA weszły i sprawdzam, jak się mniej więcej nimi teraz gra. Dzisiaj zdecydowałem na ten czołg, żeby to wrzucić po prostu do tej serii, ponieważ dostał sporego buffa i ci, którzy go skreślili, być może teraz są w troszeczkę lepszej, na pewno są w troszeczkę lepszej sytuacji. Sprawdźmy, co się dzieje. Jaki buff poszedł dla tego pojazdu? Otóż, moi drodzy, po pierwsze dostał on 200 życia więcej, co uważam jest już całkiem niezłym samo w sobie buffem, ponieważ 200 życia więcej to być może umożliwi przynajmniej nawet słabemu graczowi, przynajmniej co którąś bitwę oddanie jeszcze jednego strzału z przebiciem. A coś takiego automatycznie podnosi nam statystyki tego czołgu. No Wargaming też to widzi, więc buff będzie zasadny. Ale dla graczy, którzy lubią mobilność, pamiętajmy, że tutaj została ona znacznie zwiększona. Mianowicie, o ile dobrze pamiętam, silnik dostał aż 150 koni więcej i prędkość maksymalna tego pojazdu została zwiększona o 10 km na godzinę. Jak się pewnie domyślacie, to powoduje zupełnie inną charakterystykę. To może nie jest nagle super czołg mobilny, ale jednak musi być to zauważalne. Zaraz rozegram bitewkę, zobaczymy. Nie grałem jeszcze oczywiście po tych zmianach. Co do samego pojazdu, nie jest on chyba za bardzo lubiany, jest bardzo pokraczny i niestety tutaj muszę wam powiedzieć, że być może on będzie również ofiarą pocisków przeciwpancernych artylerii. Zobaczymy, czy mnie wyrzuci z babokami w bitwie, bo celem jest dla artylerii naprawdę, naprawdę bardzo dobrym. Co tu jeszcze? Jeszcze jeden buffik doszedł, który powoduje, że podczas ruchu zmniejsza nam się kółeczko, teraz jest mniejsze, tak? Natomiast no, ten czołg akurat w czasie jazdy jakichś tam super akcji takich szybkich nie robi. Zobaczcie, że przy module na wzmocnienie tutaj, który dodałem, wychodzi aż 1870 życia i trzeba przyznać, że jest to bardzo dużo HP. Bardzo możliwe, że teraz gra tym pojazdem będzie przyjemniejsza, to po pierwsze, a po drugie będziemy dłużej po prostu na tym polu bitwy. Co do samego pancerza, bo chcę, żeby już tam seria odkurzone czołgi miała jakoś ręce i nogi i wszystko, żeby się zgadzało, to króciutko wam tylko go pokażę. A tak on, moi drodzy, wygląda. Jest czerwono, wiem, jest bardzo czerwono, natomiast to jest płaski pancerz, tak? To jest prosty pancerz w wielu przypadkach i uwierzcie mi, że czołg ten wpuszcza. Chyba, że jest losowany na topie, to wtedy naprawdę pokazuje pazury, ale tak jest z wszystkimi praktycznie czołgami tymi opancerzonymi. Zobaczcie, tutaj 180 mm, oczywiście trzeba się kontować tym czołgiem, żeby chociaż zwiększyć troszeczkę. Z boku mamy 125 i pewnie zdajecie sobie sprawę, że to jest bardzo dobra wartość do sidescrapa. 125 naprawdę można świetnie sidescrapować. Co do tutaj pancerza, to nie jest wcale tak źle, aczkolwiek nie można go porównać z innymi radzieckimi maszynami, które po prostu mają obły pancerz, tak? Bardzo obły i tam więcej odbić to jest zasługa kątów, pod jakimi strzelają, uderzają pociski, niż właśnie samej grubości. Oczywiście KW-4 Kreslawski, jak sama nazwa wskazuje, to taki braciak KW-4. I tutaj mamy taki ewenement, ponieważ działo jest zupełnie inne niż w innych ciężkich czołgach radzieckich. Z boku wieży, zobaczcie, 160 i garnek mamy 160, on jest skontowany trochę, czyli przeciwnik musi mieć tutaj około 200 penetracji, żeby się wbijać. No niestety jest to poziom 8, jak go wylosuje na przykład na dziesiątki, no to free frag, tak? No niestety. Dobrze, nie przeciągając zbytnio, ponieważ
przypominam sobie, że no, niedawno robiłem film o Kreslawskim, nie przeciągając zbytnio. Sprawdźmy, jak on teraz się rusza w ogóle. Moduły, które założyłem, to ten dosyć kontrowersyjny, nie wszystkim ten moduł pasuje, natomiast ja uważam, że ten obrót takiego kloca jest bardzo ważny. W ogóle w każdym czołgu, gdzie się kontujemy, obrót pojazdu jest mega, mega ważny. Także z tym modułem, zaraz zobaczmy, gdzie to jest mobilność, mam prędkość obrotu 27,5 stopnia. Nie jest to tragicznie, nie jest to na pewno tragicznie. Dodatkowo jeszcze ostatnią rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Moi drodzy, czołg ten zabiera bardzo dużo amunicji, mianowicie aż mam, zobaczcie, 40 APCR-ów i jeszcze 53 normalne i 10 aż właśnie tych odłamkowo burzących. Także no, jest czym strzelać, żeby tylko było przeżywalność duża. Wylosowało na dziewiątki. No, jest jedna artyleria. Wolałbym mapkę taką, powiedzmy, płaską, miejską. Ten czołg się o wiele lepiej nadaje na takie mapki niż na mapki, na których są jakieś wzgórza. Trzeba lufę opuszczać czasami. To jest wtedy gorzej. Podjechałbym pod górkę. No, M40 potrafi ładnie srójnąć. Może tam. 50 TP, T54. No, spróbujmy. Pod górkę dużo ich jedzie. Raz, dwa, trzy pojazdy tylko. No nie. To pojedziemy jednak tu. No, muszę wam powiedzieć, że ten pojazd lepiej sobie jeździ. Jest na pewno bardziej żwawy, kurczę. Chariotir już tam jedzie. No nie, trzeba tu pomóc, bo tu Conqueror sam widzę. Ale mamy z tyłu Tortoise'a, więc to... to będzie niezłe. Nie powinien nikt nam podskoczyć. Ciekawe, czy tu gonga nie dostanę teraz jakiegoś. O! O, mały włos. Dobra, no jest UD z Tortoise, dojeżdża. Szybko się tym jeździ, nie wiesz, że to mówię. Szybko się tym jeździ, kurczę. No tutaj Babok idealnie będzie miał picie. Jest T54, Lorka 40 T wjechała też. Ale zaraz Tortoise, tak, już stanął. Oni się tutaj nie wychylą. O kurczę, jedzie. Zaraz Babok. No dobra, niech strzeli baboczyna. Niech baboczyna strzeli. Muszę na Golda przerzucić, bo tak się ustawiają, że nie przebije zwykłym. Liczę na to, że tu zaraz któryś wyjedzie. No kurde. Boję się, żeby mnie Lorka nie złapała na gąsce. Jedzie T54 Lightweight. Niedobrze. Boję się, żeby mnie nie złapała na gąsce. To by było tragiczne. Oj, się wpieprzył tutaj ten. Nie wiem, po co tu wjechał gościu. Oho, oho. Już miała ochotę, widzę. Boże, szkurka. O, bekiem za 27. Nie wierzę. Dobrze, że ten Conqueror trochę podświetla, aczkolwiek. Gościu ucieka. O, no przesadziłem z tym kątem teraz. Dobra, jest Tortoise, jest impreza. I
Jedziemy stąd. No, tortoiszczyństwo, powinność. Kurka, tam wszystko już pada. No, muszę stąd się spieprzać. Kurde, wzięli nas także tam. Nie ma o czym gadać. Zaraz dupę mi przechreszczą. Ten tortoise stoi, stoi. No torto! A, torto jest też... Dobra, jeszcze jedną. Nie liczy się. Pojechali nas jak chłopków. Większość teamu pojechała na tamtą flankę i stamtąd nas zaatakowali. Jak to się stało? Może zabrakło tam jakiegoś... No! Ostatni... O Jezu! Mokry sen tortoisa. Tyle celów do... Jest! Ale go szkoda, że go zdetrakowali. Kurde. Dobra. Zróbmy jeszcze raz to. Krótka bitwa była. Pierwsze wrażenia pozytywne w sensie mobilności. Naprawdę pozytywne w sensie mobilności. Widać naprawdę dużą poprawę. 150 koni i 10 km na godzinę więcej. Może nie odmieniło ten czołg, ale przyjemność jest większa. Nie wierzę. Nie, nie wierzę. Kurka, czyli ten Conqueror, który był ze mną, zrobił 1100. No nie, słuchajcie, tak to nie może być. Okej, moi drodzy, no niestety losowanie nie podpasowało, ale wiadomo, że ten czołg jest losowany na dziesiątki, więc nie ma co psioczyć. Jest to bitwa bez artylerii, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Z drugiej strony jest to mapka taka, powiedzmy, górzysta delikatnie, co już mniej mnie cieszy. No, będzie ciężko. Włączam Golda, bo i tak nie wiadomo, co na mnie wyjedzie. Może wyjechać coś twardego. Zresztą sporo jest twardych czołgów. Tortoise, M4, Defender. No on, tak jak mówiłem, średnio się nadaje na takie górzyste mapki. Do miasta zupełnie co innego, ale też musi mieć sporo miejsca. Zobaczcie, jaki wielki jest ten kadłub. No ale spróbujemy coś ugryźć przeciwnika. Spróbuję pojechać tam daleko, no bo tutaj na górkę to nie ma sensu. To jest za słabe opuszczanie tego działa i... No nie, tutaj wjechanie na górkę takim mniej ruchawym, aczkolwiek nie aż tak bardzo. Czy oni tu mają coś takiego wieżowego? Nie mają, na szczęście, Szweda żadnego. Bo gdyby tu Emilek teraz wyjechał, no to... Dobra, jest E5 ze mną. To nie jest źle. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Kto tu w ogóle jest? Oczywiście ta pozycja jest beznadziejna dla tego czołgu. Ale chcę tylko spotnąć, czy tutaj coś się w ogóle pojawi. Istnieje też szansa, że E5 odwróci uwagę. O, 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 o! Poczekajmy, poczekajmy. Poczekajmy. Co on tak, kurka, tutaj jedzie? Dobra. No, z E5 powinniśmy go wydupczyć. O, T-34, podoba mi się to. To jest dobra pomoc tu. Dobra, E5 musi się troszeczkę... Kurka, widzicie, tu jest tak beznadziejna teraz sytuacja dla mnie. O nie!
ryzyk fizyk. Oby Tortoise się tutaj nie obudził nagle w kierunku moim. O, jest przebicie. Kurka, żebyś tak nie zasłaniał. Dobra. Te czołgi 8 poziomu tu wydupczymy, to jestem przekonany o tym. Ja bym nawet może sobie takiego delikatnego... Ajajajajajaj! Maus! Kurka, nie dość, że z Tortoise'a dostałem, to jeszcze maus! Uuu. Nasi niech szybko im dupska robią, bo... Czekajcie, silnik mi się popsuł. Gościu, uciekaj tym T-34! Ale ich się tu... Musimy mieć pomoc od E5. No tu się nie wystawię. Jeszcze ten silnik, jak mnie zdetrakują. Dobra, 20 sekund. Nie będę miał naprawiarki, ale nasi już im na dupska zaraz wjeżdżają. Na przetrzymanie ich weźmiemy. No i niestety te 3-4 obrywa. Defender 100%, no kurczę, niedobrze. Nie wychylę się teraz, maus pojedzie po dużym, to by było fajne. Wtedy byśmy może go z boku coś ciągnęli. Nie! Dobra, maus... Aj, niedobrze, że się wyświetliłem. Dobra. O kurka, zapomniałem o tym. O, to było piękne. To było piękne. Ho, 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 ho. Szkoda, że skapowali, no szkurde. Poważnie, kap? Zostały 3 czołgi nam, no. 3 czołgi zostały nam do rozwalenia tylko. Dziwne. Dobra, słuchajcie, no nie były te bitwy jakieś przecudowne. Natomiast jedno muszę powiedzieć. Gra się bezpieczniej, no bo jest więcej życia, więc odważniej możemy wyjechać, przyjąć. To po pierwsze. A po drugie... No jest o wiele mobilniejszy. Natomiast... No nie... 1590, słabizna. E5 300. Ale u nich te czołgi też nie porobiły coś, czy... A nie, E5 koncept, ładnie. Za to Maus 775. Tragedia. Zarobki tak wyglądają, jak ktoś by chciał zobaczyć. Słuchajcie, no takie to były bitwy akurat na dziesiątkach, to ten pojazd nie jest jakoś zbyt dobrze usytuowany, ale złośliwy zapytał, była jaka 8 jest. No pewnie coś tam by się może i znalazło. Nie twierdzę, że ten buff zupełnie odmienił ten czołg i on jest teraz super do grania. Natomiast na pewno, jeżeli ktoś z Was chciałby sobie tym pograć, to teraz jest dobry moment, bo ma on dużo życia, on powinien wygrywać pojedynki takie jeden na jeden z innymi pojazdami. To działo ma 2100 dpm-u, no można by było to jeszcze troszeczkę podnieść, jakby tu wentylację dodał na przykład. Natomiast największą wadą i tak tego pojazdu zawsze pozostanie 7 stopni opuszczania działa i wieża umiejscowiona tak właśnie w środku. No jakakolwiek górka, widzieliście w ostatniej bitwie, na tej góreczce stałem i ja tam nie mogłem nic zrobić za bardzo, bo po prostu nie da się opuścić lufy. Miejskie mapki zdecydowanie są lepsze, uważam, dla tego pojazdu, na przykład takie jak, powiedzmy, Himmelsdorf, Ruinberg,
powiedzmy ENSK, to naprawdę tam ten pojazd powinien świetnie się sprawdzać, zwłaszcza, że on będzie dingał. No niestety nie miałem szczęścia, żeby mnie wylosowało na topie typowym. Podejrzewam, że ten czołg wylosowany na siódemki naprawdę może bardzo dużo zdziałać na miejskiej mapce, bo siódemki niektóre naprawdę nie będą miały za bardzo czym go ugryźć. Oczywiście na goldzie to tam będzie wchodziło, ale sporo też powinien odbić. Także uważam całkiem spoko. Całkiem spoko maszyna się zrobiła w porównaniu oczywiście do tego, co było, a nie w porównaniu do innych czołgów ósmego poziomu. Ja lubię takie kloce, jak wiecie, jestem fanem takich wielkich, ciężkich też, także mi się nawet podoba. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, do usłyszenia. Napiszcie, czy w ogóle gracie, czy ktoś z was gra tym pojazdem, może to jest czyjś pojazd ulubiony, chociaż trudno mi w to uwierzyć, ale może. Żegnam się z wami, do usłyszenia.